Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zbudować niebo na ziemi, a jak zbudować piekło na ziemi. Zapraszam. Jako okazję do nagrania tego materiału wykorzystuję oczywiście niedawne święto Bożego Ciała. I już na samym wstępie powiem a propos nieba na ziemi. Czy da się zbudować niebo na ziemi? Oczywiście nie. Oczywiście naszymi własnymi siłami niewiele jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć. I wszelkie próby stworzenia jakiejś utopii, wszelkie próby stworzenia, zbudowania takiego nieba na ziemi muszą spełznąć na niczym. Dlatego, że nie jest to w naszej mocy, aby coś takiego stworzyć. Aby faktycznie stworzyć niebo na ziemi, potrzebujemy bowiem pewnego gościa, którego musimy zaprosić, aby na tą ziemię przyszedł, mianowicie samego Pana Boga. Bowiem właśnie tym kluczowym, najbardziej istotnym elementem nieba jest oczywiście sam Bóg. A więc, żebyśmy takie niebo na ziemi mogli mieć, musimy mieć tutaj prawdziwą, rzeczywistą obecność Pana Boga. I oczywiście tylko w tym sensie możemy mówić o niebie na ziemi. Nie w tym sensie, że tutaj cierpienia nie będzie. Nie w tym sensie, że jakieś przełomowe zmiany społeczne sprawią, że cierpienia nie będzie. Nie. To, co jest najważniejsze w niebie, czyli ta Boża obecność, to jak najbardziej w pewnym stopniu może być obecne tutaj na ziemi, choć oczywiście nie tak samo jak w niebie. Tam bowiem jest to nieutracalne, tam bowiem mamy do czynienia z wizją uszczęśliwiającą. Tutaj na ziemi oczywiście tej wizji uszczęśliwiającej mieć nie możemy, ale pamiętajmy o tym, że mamy właśnie Boże Ciało. Mamy Pana naszego Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. A więc jeśli będziemy chcieli zbudować takie niebo na ziemi, to musimy zadbać o to, żeby Pan nasz Jezus Chrystus był obecny tutaj na naszej ziemi w Najświętszym Sakramencie, aby była oddawana Jemu cześć. Aby On był naprawdę i w naszych sercach, i w naszych tabernakulach, i żebyśmy my również potrafili odpowiednio wobec Niego się zachować. A jeśli chcemy stworzyć tutaj na ziemi piekło, no to wtedy musimy Go usuwać tutaj z tej ziemi. No i do tego właśnie zły duch i wszyscy przez Niego inspirowani dążą. Aby Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie albo znikał w ogóle z tabernakulów, albo przynajmniej, żeby ludzie nie dostrzegali, że On tam jest obecny. Tą myśl rozwinę jeszcze na zakończenie tego materiału, a teraz chciałbym jeszcze krótko przejść do wyjaśnienia. Skąd w ogóle taki pomysł, że Bóg może być obecny pod postacią chleba i wina, że Bóg może się ukrywać w Najświętszym Sakramencie? Zacznijmy od tego, kiedy zostaje ustanowione święto, w trakcie którego zostaje ustanowiony Najświętszy Sakrament. Spójrzmy przez chwilę na Stary Testament, na wyjście Izraelitów z Egiptu. Cóż tam się dzieje? Mamy noc, egipską ciemną noc, gdzie Izraelici gromadzą się zgodnie z tym Bożym przykazaniem. Gromadzą się, zabijają baranka jego krwią, naznaczają swoje odrzwia i ta krew ma ich uwolnić od śmierci tego, co pierworodne. Co więcej, ta krew ma sprawić, że będą mogli wyjść z niewoli i wejść z czasem do ziemi obiecanej. A więc krew baranka sprawia, że zostają uratowani od śmierci i zostaną wyrwani z niewoli. Ten baranek jest spożywany jak ofiara. Później w ten sposób będą spożywane wszystkie ofiary Starego Testamentu, to znaczy takie zwierzę ofiarne. Tam nic nie może zostać, tam nic nie może zostać zasuszone, wzięte na później. Ofiara musi zostać albo spalona, albo spożyta. Nic nie może zostać na później. I tak właśnie zostaje przygotowany, spożyty tenże baranek paschalny. Jest on spożywany z gorzkimi ziołami. Izraelici muszą być gotowi do drogi. Z laską podróżną w dłoni, w szacie podróżnej, w sandałach na nogach, gotowi do drogi. Bowiem to nie jest jakaś po prostu uczta. To
jest moment wyzwolenia. To jest rodzaj ofiary. Wiele lat później, gdy Pan nasz Jezus Chrystus właśnie w tą uroczystość, właśnie zasiadając uczniami do spożycia tego baranka paschalnego. W międzyczasie oczywiście to staje się już pewnym rytem, to znaczy tam już Izraelici odmawiają pewne konkretne modlitwy, konkretne psalmy w trakcie spożywania tejże wieczerzy paschalnej. Najważniejsze święto dla Żydów, wspomnienie wyjścia z Egiptu, wyrwania z niewoli i uratowania od śmierci przez krew baranka. Teraz ten, który zostaje wskazany przez Jana Chrzciciela jako baranek Boży, który gładzi grzechy świata, teraz Pan nasz Jezus Chrystus ustanowi zupełnie nową ofiarę, ustanowi zupełnie nowe przymierze w Jego własnej krwi. I teraz bierze i mówi, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie, to czyńcie na moją pamiątkę. To jest krew, krew nowego przymierza. Tutaj już parafrazuję. W każdym razie mamy tutaj do czynienia z ewidentnym ustanowieniem nowego przymierza. Mamy tutaj do czynienia z nałożeniem nowej treści na to święto. Pan nasz Jezus Chrystus, który przez swoją krew wyrywa z niewoli grzechu i uwalnia od śmierci wiecznej. Aby dobrze rozumieć, dlaczego czcimy Najświętszy Sakrament, dlaczego wierzymy, że Pan nasz Jezus Chrystus jest praktycznie, rzeczywiście w Nim obecny, musimy koniecznie spojrzeć na 6 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Otóż tam Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Żydzi przychodzą do Niego i chcą, żeby On ponownie rozmnożył dla nich chleb, aby oni mieli co jeść. I Pan Jezus wtedy zaczyna swoją niezwykle istotną mowę eucharystyczną. Mówi, nie Mojżesz dał wam chleb na pustyni, ale to Ojciec Niebieski da wam chleb z nieba. I dalej, moje ciało prawdziwie jest pokarmem, moja krew prawdziwie jest napojem. Kto będzie pożywał moje ciało, pił moją krew, będzie żył na wieki. Nie zazna śmierci na wieki. No i to jest oczywiście szokujące. Żydzi nie wiedzą w ogóle, co z tym zrobić. Widzimy uczniów, którzy odchodzą. I wtedy co Pan Jezus robi? Czy zatrzymuje ich i mówi, nie, słuchajcie, to tak miałem na myśli, tylko obrazowo. Nie. Pan Jezus nic takiego nie robi. Raczej wręcz przeciwnie, wzywa swoich apostołów i pyta ich, czy i wy chcecie odejść? Czy w obliczu tego, co wam powiedziałem, tego szokującego słowa, które wam powiedziałem, czy i wy chcecie odejść? I na to piękne wyznanie świętego Piotra. Panie, ty masz słowa życia wiecznego, do kogoż pójdziemy? On też nie rozumie, on też nie wie, jak to może być. Jak Pan Jezus może dać swoje ciało do spożycia? On nie rozumie, ale ty masz słowa życia wiecznego. On wierzy Panu Jezusowi, bowiem on już widział dostatecznie wiele, już przekonał się, że Pan nasz Jezus Chrystus po prostu jest Mesjaszem i wierzy mu. Skoro ten tak mówi, no to znajdzie sposób na to, żeby tak właśnie się stało. I my za świętym Piotrem powinniśmy powtarzać, Panie, ty masz słowa życia wiecznego, do kogoż pójdziemy? Wierzymy Tobie, myśmy Tobie uwierzyli, Panie Jezu, ze względu na Jego własne słowa wierzymy, że On jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ze względu na wiarę całego Kościoła, bo później tak to właśnie apostołowie przekazują swoim uczniom, ich uczniowie przekazują dalej swoim uczniom i tak dalej, do dzisiaj. Nieprzerwana tradycja Kościoła, która sprawia, że wszyscy katolicy, a więc wszyscy prawdziwi uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze wierzyli zgodnie z Jego własnymi słowami, że jest On obecny w Najświętszym Sakramencie. Oczywiście obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie jest obecnością na poziomie zmysłów. I to jest zupełnie zrozumiałe. Przecież jak mielibyśmy spożywać Pana Jezusa, gdyby na poziomie zmysłów właśnie mielibyśmy do czynienia z ciałem i krwią? Oczywiście, jeśli Bóg chce ukryć się pod postacią pokarmu, żebyśmy my z Nim zjednoczyli się na ten sposób, sakramentalny sposób, tak bardzo, no to oczywiście właśnie musi się ukryć pod tą postacią pokarmu, aby to było w ten sposób możliwe. Inaczej byłoby to na swój sposób obrzydliwe i chore, gdybyśmy mieli w jakiś sposób spożywać ciało i krew, ludzkie ciało i ludzką krew. Cóż się dzieje w tym momencie przeistoczenia? Jak sama nazwa wskazuje, przeistoczenie, zmiana istoty rzeczy.
aby jakoś to zrozumieć, należy zrozumieć różnicę pomiędzy substancją a przypadłościami. Substancja to jest istota rzeczy, więc na przykład to jest brewiarz, tak? Jest on w jakimś pokrowcu, no ale po prostu brewiarz. Jego substancją jest właśnie bycie takim brewiarzem. Ma on również jakieś przypadłości, to jest jego masa, to jest jego rozmiar, to jest jego temperatura również, to jest jego położenie nawet, to też jest pewna przypadłość. Te przypadłości możemy jako tako zmienić. Jak wydwiemy jedną kartkę, to wciąż pozostanie to brewiarz, pomimo tego, że zmieni się w nim liczba strona, więc pewne przypadłości ulegną zmianie. Również ja jestem pewną substancją i jeśli przytyję jakieś 5 kilo, to wciąż jeszcze pozostanę tą samą substancją. Istota rzeczy będzie ta sama, choć jednak coś się we mnie zmieni i w drugą stronę oczywiście również. I pomimo tego, że materia będzie się we mnie zmieniała, to wciąż jeszcze pozostanę tą samą substancją. Gdy mówimy o przeistoczeniu, mówimy o zmianie istoty rzeczy bez zmiany przypadłości. A więc przypadłości w przypadku chleba i wina pozostają dokładnie te same i przy przeistoczeniu jednak przy tych samych przypadłościach zmienia się istota rzeczy, zmienia się substancja. Także jest tam rzeczywiście obecny Pan nasz Jezus Chrystus, oczywiście w całości, ze swoim ciałem i krwią, z duszą i bóstwem. Rzeczywiście obecny w całości, w każdym fragmencie tegoż konsekrowanego chleba, to znaczy nawet najmniejszy fragment, który odpadnie od hostii, w nim ukryty jest oczywiście cały Pan nasz Jezus Chrystus. Oczywiście w żaden sposób nie można go już zranić w jego ciele, to znaczy łamanie hostii nie powoduje jakiegoś cierpienia Pana Jezusa, to jest oczywiste. W każdej Pan Jezus, jego obecność związana jest z tymi przypadłościami, tam gdzie te przypadłości chleba i wina są, tam jest on również obecny, właśnie rzeczywiście obecny, tak pod tą postacią, czyli na ten substancjalny sposób. Taka jest nasza wiara przekazana nam przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez apostołów i później przez wszystkich ludzi Kościoła, wszystkich teologów Kościoła i też niejako przez wszystkich wiernych Kościoła, którzy zawsze w ten sposób wierzyli. Pan nasz Jezus Chrystus po tym, jak zostawił się dla nas w naszych tabernakulach pod postacią chleba i wina, faktycznie w pewnym sensie zmienił już tą naszą ziemię w niebo. I oczywiście, że wciąż pozostaje tutaj wiele cierpienia. Oczywiście, że wciąż pozostaje tutaj wiele bólu. Ale śmiem twierdzić, że jeśli ktoś mówi, że ten świat jest bardziej jak piekło na ziemi niż jak niebo na ziemi, to dlatego, że w jego sercu jest piekło. Dlatego też widzi on dookoła siebie, widzi piekło. Stara filozoficzna zasada mówi, że ten, kto przyjmuje, przyjmuje zawsze na swój własny sposób. Gdy coś poznajemy, to zawsze poznajemy za pomocą już tych pojęć, które mamy w naszej głowie. Jak mam piekło w sercu, to wtedy widzę je wszędzie na zewnątrz. Jeśli natomiast mam w sercu niebo, jeśli moja dusza przepełniona jest Panem Bogiem, no to wtedy jestem skłonny. Wtedy łatwo jest mi dostrzec Pana Boga wszędzie, Jego cudowne działanie, Jego działanie we mnie i Jego działanie na zewnątrz i to Jego działanie, które On chce dokonać przeze mnie. I tak faktycznie Bóg jest obecny w naszych tabernakulach. Tak łatwo możemy do Niego przyjść, oddać Jemu cześć. Tam bije to boskie serce i faktycznie jest to niebo na ziemi. Tylko że my tak często jesteśmy ślepi, tak często tego nie dostrzegamy. I teraz można sobie myśleć, a no właśnie, przecież każdy z nas doświadcza takiego i takiego cierpienia, nawet jeśli wierzymy, nawet jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Ten człowiek, który ze swoim cierpieniem przyjdzie przed tabernakulum, tutaj Panu Jezusowi wszystko to odda i poświęci, on nie odejdzie bez pociechy. Pan nasz Jezus Chrystus też cierpiał tutaj na tej ziemi. Cierpienie go nie ominęło i my nie możemy oczekiwać innego losu. I my tutaj na ziemi będziemy cierpieć i my musimy nieraz przejść swego rodzaju drogę krzyżową. Ale Pan nasz Jezus Chrystus nawet wtedy, kiedy na krzyżu wołał: Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, gdzie jego ludzka natura tak bardzo na sposób odczuwalny została odsunięta od boskiej, jak to tylko możliwe przy zachowaniu unii hipostatycznej, nawet wtedy
On był w niebie. Jego ludzka natura była mimo wszystko zjednoczona z boską naturą i oczywiście to zjednoczenie trwało w sposób nieustanny, choć odczuwalnie nie było odczuwalne, tak odczuwalnie nie było do, powiedzmy, do zrealizowania, do odbioru. Pan nasz Jezus Chrystus w swojej ludzkiej naturze nie odczuwał najwyraźniej w tym momencie tego zjednoczenia, albo odczuwał je bardzo słabo, także mógł te słowa wypowiedzieć. I na nas mogą spaść takie cierpienia, które nas przytłoczą, ale jeśli wtedy razem z Panem Jezusem będziemy te cierpienia dźwigali, jeśli wtedy przyjdziemy do Niego właśnie przed Najświętszy Sakrament, upadniemy na kolana, razem z Nim powiemy te słowa: jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie, to znajdziemy siłę do tego, żeby te cierpienia dźwigać. I naprawdę wiele jest przykładów ludzi, którzy zwykłych, prostych ludzi, prostych katolików, którzy to zrozumieli, którzy potrafili przyjąć największe cierpienia w ten właśnie sposób. Jeśli kogoś to interesuje, to odsyłam do mojego materiału Osobista odpowiedź Boga na cierpienie. Tam podawałem przykład, bardzo ciekawy przykład tej zadziwiającej umiejętności prostych ludzi do przyjęcia cierpienia. To bardzo zachęcam. Więc jak budować niebo na ziemi? Na poziomie Kościoła prowadzić ludzi do tabernakulum, budować kościoły zorientowane wokół Najświętszego Sakramentu. To jest ta Jego rzeczywistość, Boża rzeczywistość, którą On sam nam zostawił, aby być z nami, prowadzić ludzi do Najświętszego Sakramentu, do adoracji Najświętszego Sakramentu, do przystępowania do komunii, do godnego i owocnego przystępowania do komunii, z miłością, z oddaniem, z adoracją. Z punktu widzenia wiernych oczywiście, przyjść do kościoła, swoje troski tutaj Panu Jezusowi poświęcać, na mszy świętej w trakcie ofiarowania ofiarować wszystko Panu Jezusowi, nasze bóle, troski, radości, wszystko to Jemu oddać i poświęcać, być z Nim. W ten sposób Królestwo Boże, a więc można powiedzieć, że niebo rozszerza się na ziemi. Ci ludzie, którzy zostali przepełnieni Chrystusem, oni też niosą ten słodki zapach nieba na zewnątrz, innych do Pana Boga prowadząc, innym dobry przykład dając, innych ucząc, jak dobrze żyć. Słynny przykład, powiedzmy, właśnie takiego piekła na ziemi, które jest widziane przez, tak jak wspomniałem, przede wszystkim przez tych, którzy mają to piekło w oczach i dlatego wszędzie je widzą. Głód dzieci w Afryce. Co mówi arcybiskup Lefebvre? On był tak wiele lat w Afryce, stworzył te misje, można powiedzieć, we francuskojęzycznej Afryce. One istniały wcześniej, ale jakby nadał im zupełnie nowy rozmiar. Co on tam widział? Otóż on mówi, że widział, jak ci ludzie się zmieniali. Jak ci ludzie, którzy wcześniej kradli, oszukiwali, byli leniwi, jak oni pod wpływem misji, pod wpływem mszy świętej, jak on to mówi, zaczęli się zmieniać, jak zaczęli widzieć, że trzeba dotrzymywać słowa, jak zaczęli dostrzegać, że trzeba być pracowitym, jak ich rodziny się zmieniały, jak ich środowisko, społeczeństwo się zmieniało, jak mówi arcybiskup, wszystko dzięki Najświętszemu Sakramentowi, wszystko dzięki ofierze mszy świętej. Jeśli chcemy zniszczyć ten głód w Afryce, to nie jest rozwiązaniem wysyłać im wciąż coraz więcej żywności. To swoją drogą po prostu nie działa, bo nie jest dobrym rozwiązaniem dawać człowiekowi nieustannie chleb. W sytuacji jakiejś kryzysowej może być potrzebne, natomiast dobrym rozwiązaniem jest nauczyć go korzystać z wędki, nauczyć go chcieć korzystać z wędki przede wszystkim. I to jest to, co pierwotnie misje robiły, co za czasów arcybiskupa misje robiły. Koncentrowały się na Chrystusie i w ten sposób Królestwo Chrystusowe, zaczynając panować w tych duszach tych Afrykańczyków, zmieniało ich to. Zmieniało ich to, tworzyło z nich wolnych i silnych ludzi, którzy potrafili zmienić ten swoje społeczeństwa, swoje kraje w kwitnące społeczeństwa, które głodu by już tak łatwo nie zaznały. A dzisiaj, gdy porzucono Pana Jezusa, gdy misje nie koncentrują się już na Panu Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie, dzisiaj, gdy misje koncentrują się na rzeczach doczesnych, to dzisiaj właśnie również te rzeczy doczesne nie zostają osiągnięte, bo nigdy nie działa to dobrze, gdy człowiek próbuje nieustannie drugiego człowieka karmić. Zawsze lepiej jest wyrabiać w nim cnoty, tak żeby on sam potrafił o siebie zadbać. I dlatego również na poziomie doczesnym misje ściśle nadprzyrodzone, te misje, które były
za czasów arcybiskupa Lefebvre'a, które on widział i które on prowadził, działały również na poziomie doczesnym lepiej. One zmieniały ludzi, one zmieniały świat właśnie powoli w Królestwo Niebieskie, w niebo, tak w pewnym cudzysłowie oczywiście, bo nasz świat pozostanie naszym światem i takiej nie można, nie myślmy tutaj o jakiejś utopii. Natomiast na tyle, na ile to możliwe w tej naszej obecnej kondycji, tak, to będzie niebo. I przede wszystkim dla tego człowieka, który jest głęboko z Panem Jezusem zjednoczony, oczywiście, że ten świat może być jak niebo. Ten świat może być pełen głębokiej, spokojnej, niewzruszonej radości. I to jest możliwe, naprawdę to jest osiągalne nie tylko dla wielkich, wspaniałych, świętych, wyjątkowych, świętych, wynoszonych na piedestał. Naprawdę możemy to osiągnąć w prosty sposób. Idźmy do tabernakulum. Idźmy często do tabernakulum. Nie tylko na zasadzie materialnym, że bądźmy tam, tylko idźmy i mówmy do Pana Jezusa. Rozmawiajmy z Nim. Oczywiście w naszej duszy, nie chodzi o to, żeby na głos. Ofiarujmy nasze troski. Rozmawiajmy z Nim o naszych problemach. Jemu poświęcajmy nasze bóle. Jemu poświęcajmy nasze radości. Uwielbiajmy Go przede wszystkim. Panie Jezu, uwielbiam Ciebie, Panie Jezu, to i to mnie boli. Pomóż mi z tym sobie poradzić. Jest to piękna historia ze świętym proboszczem Zars, który widział prostego chłopa, który często był w kościele, po prostu w milczeniu tam klęczał i on pytał, co robisz, jak jesteś w kościele? No i on odpowiedział, ja patrzę na Pana Jezusa, a On patrzy na mnie. Bez wątpienia to był człowiek, który praktykował głęboką modlitwę myślną, skoro tak potrafił o swojej modlitwie mówić. I tacy ludzie mają w sercu niebo. Tacy ludzie, nawet jak wokół nich szaleje piekło, jak wokół nich problemy się, powiedzmy, powstają, problemy się mnożą, tacy ludzie nie tylko spokój zachowają i radość zachowają, ale jednocześnie nieprzyjacieli pokonają, przede wszystkim tych nieprzyjaciół swojej duszy. No z drugiej strony, w jaki sposób tworzyć piekło na ziemi? Usuwając Pana Jezusa Eucharystycznego z naszego życia. Czy to fizycznie, chowając tabernakula gdzieś tam w zakątkach, czy to na tym poziomie takim duchowym, wyrywając Chrystusa z dusz poprzez niewskazywanie, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, lub poprzez niszczenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Głęboko destrukcyjna jest ta myśl, że no tutaj mamy taki, to jest taka nasza ceremonia, taki nasz rytuał, mamy taki poświęcony chleb i tak w praktyce traktuje się dzisiaj bardzo często Najświętszy Sakrament. W Polsce jeszcze gdzieś tam ta wiara jest w rzeczywistą obecność, natomiast zwróćmy na to uwagę, jakże mało ją widać obecnie w liturgii, jaką dzisiaj w kościołach w Polsce widzimy. Jeśli ten Najświętszy Sakrament jest traktowany, no tak jak wszystko inne, jak taki właśnie poświęcony chleb, przyjmowany zupełnie bez wyjątkowych oznak czci. Jeśli nie zwraca się uwagi na partykuły tego Najświętszego Sakramentu, jeśli każdy ma prawo zupełnie normalnie go dotykać, jeśli zostały usunięte wszystkie te zasady zachowania, wszystkie te liturgiczne przepisy, które miały pokazać, że to jest centrum, że to jest sedno, że tabernakulum, że tu jest Bóg, że to jest to, co jest absolutnie najważniejsze. Gdy to zostaje usunięte, no to siłą rzeczy ta wiara w rzeczywistą obecność, a więc również gdy słabnie wiara, wiara słabnie, słabnie również i miłość, słabnie również uwielbienie wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. A więc człowiek, który chce piekło na tą ziemię sprowadzić, właśnie tak powinien postępować. Usuwać Najświętszy Sakrament albo realnie, albo z dusz ludzi. Niszczyć wiarę w rzeczywistą obecność. Wyrabiać przyzwyczajenie, że to jest tylko taka nasza ceremonia, taki poświęcony chleb. I niestety długofalowo wszystkie te reformy, które zmniejszają szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, do tego prowadzą. Sprowadzają piekło na tą ziemię. I spójrzmy na te kraje, które te reformy szybko wprowadziły, gwałtownie wprowadziły. Spójrzmy na Niemcy, czy Francję, na Austrię.
nawet na Włochy. Spójrzmy, jaki tam jest teraz szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Spójrzmy na Niemcy, gdzie praktycznie w ogóle nie ma spowiedzi, a wszystkich dopuszcza się do komunii. Już nie trzeba być w stanie łaski uświęcającej, już nie trzeba być bez grzechu ciężkiego, żeby przystąpić do Komunii Świętej, tak w praktyce oczywiście. Spójrzmy na Polskę, gdzie również spowiednicy mają tendencję do tego, żeby mówić, że ten związek sakramentalny czy niesakramentalny, wszystko jedno, tak? Jeśli się kochacie, to możecie przystępować do Komunii Świętej. Zgodne z katolickim nauczaniem to nie jest. Zgodne z katolicką moralnością to nie jest. Jest to znowu prowadzenie ludzi do tego, że nieważne w jakim jestem stanie, nieważne czy spełniam wymogi moralne czy nie, nieważne czy jestem w stanie łaski uświęcającej, należy mi się. Komunia Święta niejako się wszystkim dzisiaj należy. Zmniejsza to cześć wobec Najświętszego Sakramentu, sprawia, że nie jest to już w przekonaniu, w tym obrazie, można powiedzieć, który jest przekazywany, nie jest to już Bóg. Święty Paweł mówi, że człowiek powinien baczyć na siebie, gdy przystępuje, gdy przyjmuje to ciało pańskie, bowiem gdy przyjmuje je niegodnie, będzie winny ciała i krwi pańskiej. Kto dzisiaj o tym pamięta? Dzisiaj, gdy mówi się na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej o tym, żeby dopuścić mężczyzn współżyjących ze sobą do Komunii Świętej. To określenie mężczyźni współżyjący ze sobą jest ze świętego Pawła. Jest to wśród katalogu grzechów, jako te grzechy ciężkie, te grzechy, które, co do których łudzić się nie można, że jakoby one były czymś drobnym. Według świętego Pawła jest to wykroczenie bardzo poważne. Jest to oczywiście zupełnie naturalne i dla człowieka, który jako tako chłodno rozważa rzeczywistość, jest oczywiste, że tego rodzaju akty płciowe będą głęboko niemoralne i próba w jakikolwiek sposób dopuszczenia osób, które publicznie deklarują, że takich aktów się dopuszczają, bez nawrócenia, bez odwrócenia się od tego grzechu, taka próba jest próbą przeforsowania świętokradztwa. Taka próba nie tylko obciąża duszę tych, którzy przystąpią do tego, ale oczywiście również tej hierarchii kościelnej, która do tego doprowadza. To jest sprowadzanie piekła na ziemię. Niszczenie wiary w rzeczywistą obecność, usuwanie tabernakulów, usuwanie oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu, zniesienie tego podstawowego wymogu, aby człowiek, który przystępuje do Komunii Świętej, naprawdę był zjednoczony z Panem Bogiem. Nie był od Niego oddzielony przez grzechy ciężkie. To wszystko zostaje dzisiaj usunięte i w ten sposób ogromna część hierarchii kościelnej dzisiaj pracuje na tym, żeby nam zgotować piekło na ziemi. Czy jednak powinniśmy się tym niepokoić i przerażać? Oczywiście, że nie. Każdy z nas ma i może zadbać o to, żeby mieć Pana Jezusa w swojej duszy. I w ten sposób każdy z nas może zadbać o to, żeby osiągnąć swój cel. Może zadbać o to, żeby właśnie mieć to niebo w duszy. Żeby w ten sposób i duszę zbawiać. A więc w ogóle nie powinno nas przerażać to, że hierarchia robi to, hierarchia robi tamto i takie błędy i inne błędy. Nie. My skupmy się na tym, żeby być w zjednoczeniu z Panem Jezusem. Żeby naprawdę Jego kochać. Żeby naprawdę przy Nim trwać. My idźmy do sakramentu, do Najświętszego Sakramentu. Idźmy do Kościoła. Uwielbiajmy tam Pana Jezusa. I wtedy któż przeciwko nam? Chociażby wszyscy możni tego świata knowali w ten czy w inny sposób. Właśnie tego, kto naprawdę jest zjednoczony z Panem Jezusem, to nie przerazi. Nawet jeśli będzie widział rzeczy straszne, to jego to nie przerazi. I to nie tylko jakby jest taki egoizm, że w mojej duszy jest wszystko w porządku, ale tam niech się wszystko dookoła wali i wypali i wszystko jedno, tak? Nie. Ten człowiek, który jest zjednoczony z Panem Bogiem, on rozsiewa te nasiona Bożej łaski. Kościół to są takie naczynia połączone. Jeśli my się przepełniamy łaską, to ta łaska będzie krążyła w krwioobiegu Kościoła i będzie zbawiała duszę. A więc Pan nasz Jezus Chrystus przecież oczywiście doskonale przewidział, jak to się wszystko
potoczy. I doskonale widział te wszystkie kryzysy Kościoła i ten współczesny, i te poprzednie, ariańskie na przykład. I doskonale wiedział, że to jest potrzebne, żebyśmy przechodzili przez te trudności, żebyśmy uczyli się właśnie nie budować na jakimś tam zewnętrznym powodzeniu Kościoła, na tym, że jest potężny, mocny i tam coś takiego potrafi. Nie, my potrzebujemy iść do Niego, Jemu wszystko oddawać. I jeśli tam będziemy, jeśli będziemy się gromadzili wokół Najświętszego Sakramentu, Jemu cześć oddawali, jeśli będziemy Jego naprawdę kochali, to w ten sposób nie tylko sami osiągniemy spokój, nie tylko to niebo w naszej duszy ugruntujemy, ale również będziemy rozszerzali to Królestwo Boże na ziemi i powoli, powoli wysadzimy w ten sposób z siodła tych, którzy Kościół niszczą. I nie ma w tym zupełnie nic agresywnego. Po prostu oni są duchowo bezpłodni, bo nie mają po swojej stronie Pana Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie, bo działają na sposób ludzki. Można w ten sposób sporo zdewastować, ale życia Bożego w tym nie ma. I dlatego oni niech się tam dwoją i troją, jak tu jeszcze tą deformę Kościoła prowadzić dalej, czego tu jeszcze nie zmienić, jak tu, jakie tu jeszcze kłody pod nogi rzucać różnego rodzaju tradycjonalistom, czego tu jeszcze w Kościele nie zepsuć. My doskonale wiemy, co zrobić musimy. Nie przejmujmy się tym, trwajmy przy Panu Jezusie i ostatecznie On zawsze zwycięży. Dla nas będzie lepiej, dla kolejnych pokoleń katolików będzie lepiej, jeśli będzie tej łaski tutaj na ziemi więcej, jeśli więcej jej przyjmiemy, więcej jej rozprzestrzenimy poprzez nasz udział w oddawaniu czci Panu Bogu, poprzez nasz udział w przepełnianiu się cnotami, w praktykowaniu cnót, dla nich to będzie lepsze. Dla nas i dla nich, dla wszystkich katolików to będzie lepsze, a więc na tym się skupmy, to praktykujmy. Zawsze w spokoju i w oddaniu. A więc nie przejmujmy się. Idźmy po prostu do tabernakulum. Tam jest nasze niebo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Teraz jeszcze przed zakończeniem będzie można zobaczyć zdjęcia z procesji Bożego Ciała przy naszym przeoracie w Warszawie w Radości. Zdjęcia koncentrują się wokół reprezentacji naszej szkoły niosącej sztandary. A oczywiście w tle będzie muzyka z naszej nowej płyty, którą można zakupić pod linkiem, który będzie w opisie tego materiału. Poznajemy dziś na nowo Twego Syna, żeś Ty Polski jest Królowo, Gospodzina, Matko Maryjo, Zwolenna, Królowo Maryjo, poprosić nam spłaść i Tyś nam tarczą.